Mamy tutaj do czynienia z dwoma aspektami. Pierwszy aspekt to jest to, że zmieniają się trendy, zmieniają się standardy europejskie w zakresie podejścia właśnie do czystej produkcji, częstość audytów zewnętrznych wymusza niejako na pracodawcach, na zakładach produkcyjnych zmianę podejścia. Kolejna sprawa to jest zmieniający się sektor troszkę, bo odchodzimy trochę od silników spalinowych, no z racji też obecnych przepisów, jakie wchodzą. Bardziej przestawiamy się na elektromobility, czyli tutaj elektronika, komponenty do samochodów elektrycznych i tak na dobrą sprawę wszystko, co się z tym wiąże, więc też i wymagania co do środków czyszczenia, do produktów, które są używane na linii produkcyjnej, są inne. Tak? Tutaj elektrostatyczność zaczyna mieć znaczenie. Certyfikat ESD, który tak na dobrą sprawę wiąże się z tym, że są to strefy na przykład wybuchowe, gdzie są lakiery różne nasączone acetonem, który może powodować właśnie tego typu sytuacje. Więc firmy podchodzą też bardziej profesjonalnie do tych kwestii, że potrzebują, certyfikat to jest jedno, tak? bo to jest ważne, chociażby w przypadku audytów zewnętrznych, ale z drugiej strony to bezpieczeństwo pracownika, zakładu pracy. Jeżeli na przykład jest czyściwo, które nie ma tych właściwości elektrostatycznych, a mamy do czynienia z elektroniką, może to wywołać różne perturbacje, które wiążą się no, ze zwiększonymi kosztami działalności. Więc to są małe rzeczy, które wydawać by się mogły z pozoru nieistotne, ale jeżeli to faktycznie przyjrzymy się temu z bliższa, no to widać, jak to jest ważne i jak na to trzeba zwracać uwagę. I jeżeli przyjrzymy się temu z bliska, widzimy, jak istotne są właściwości tego czyściwa, gdyż certyfikat to jest jedno, ale z drugiej strony to jest właśnie to bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Co jest istotne też w tej czystej produkcji, to jest to, żeby konserwacja nie była przeprowadzana sporadycznie, tylko regularnie. Świadomość ludzi i pracowników do tego, żeby utrzymywać maszynę w czystości i swoje otoczenie, ma jak najbardziej duże znaczenie w kwestii tego właśnie zapewnienia procesu, stałości procesu, bo najgorsze, co się może zdarzyć, to jest właśnie przerwa w produkcji. To są duże straty dla firmy i niejednokrotnie mała rzecz, która może poprawić właśnie chociażby to podejście pracowników, to jest stojak czy dosownik z czyściwem, który jest blisko stanowiska pracy. Pracownik też nie naraża się na niepotrzebne przemieszczanie. Już nie chodzi o ten czas zbędny i to marnotrawstwo, które wynika z lean management, ale chociażby z tego, że idąc przez zakład, przez halę, może spowodować jakiś wypadek, tak? Więc ograniczamy do minimum, co tylko da się ograniczyć. Więc czysta produkcja z jednej strony, a z drugiej strony te zmieniające się trendy tak naprawdę narzucają, tak, podejście chociażby to zrównoważonego rozwoju, gdzie firmy coraz większy nacisk na to kładą, żeby te czyściwa spełniały parametry jakościowe, żeby miały tak naprawdę pochodzenie na przykład roślinne produktów i wpływ na środowisko, żeby móc minimalizować ile się tylko da. Więc podsumowując, z jednej strony jakość tych produktów, z drugiej strony wydajność, bo też czyściwa jednorazowe są i bardziej chłonne, i bardziej wydajne, sprawia, że tak naprawdę ten proces może być łatwiejszy, prostszy, a co najważniejsze, przynosić oszczędności dla firmy.